Witajcie kochani, dzisiaj jestem z moją siostrą Julią i nagrywamy Pizza Challenge! I wytłumaczę tak szybko zasady. Zasady są takie, że Julka kupiła 8 składników przypadkowych i ja kupiłam 8 przypadkowych składników. I teraz będziemy je losować i dawać je na pizzę. Kamień, papier, nożyce. Kamień, no ja cię... ona nie wie, więc ja zaczynam. Dobra. Przepraszam za moje nieogarnięcie. No, nie patrz. 4. Plebe. Uwaga, Mela pakowała, więc proszę się nie przerazić. Wejście, no! Nie, to zrób tak, że o tu, tu i tu. Ja wezmę 2. Okej. Okay. No to będzie 2. Teraz ja. Trójeczka. O, to ziomek śniego. Banan. Na pokrój. Tak, na podkładce. Polecam. Moja pizza wygląda znacznie gorzej. Znaczy, przynajmniej wydaje mi się, że banan. Dobra. Fajnie. Poczekaj, jeszcze nie, poczekaj. A moja tak. Miały być 4 kawałki, ale jest 100. Teraz ja. Czekaj, bo myślałam, że jeszcze tak. 6. Mam 6. Paluszki. Felix. No. Tu jakieś cebulowe chyba. Nie jemy. Jemy. Nie wiem. Raz, dwa, cztery. Jest 4. Teraz Julka. Żeby zjeść, to się udało. Piętnaście. Oreo! To będzie taki fajny, słodki ten. Oreo z bananem? No, okej. Okay. No bo są te takie Oreo różne. Ja to wezmę tak. 4 kawałki. 4 Oreosy. Nie 4 Oreosy. Wezmę... Dobra, dostanę. O tak, o i dużo. Jeszcze pierwszy. Dobra, to fajnie. I teraz ja. Też mi rozumie. 10. Jest i... Grzybki! Ja się po prostu... Ale to nawet nie jest okej, jest okay, bo masz chleb, no chleb z grzybami. Bo jeszcze cukor z grzybami. Przynajmniej ja wybierałam takie ciekawe składniki. Ja też. Weź nie octem, ale nie jest źle, bo ja lubię grzyby. Weź marcheleczkę. Nie, mam być grzyby. Te grzyby są okej, bo... Ja lubię grzyby, więc polecam. Chociaż na pizzę tak... Znaczy są te, no, grzyby, ale to nie takie grzyby są na pizzy. No tak, ale... Nie jest to najgorsze z kwiatem. Pół godziny później. Dobra. Dobra. Okej, okay, ale miało być 4. Ale tego się nie da tak. Dobra, no to jeszcze jedno. Okej, okay. No dobra. Teraz ja otwieram, mam 7. Boję się, co się rozwiję. Jogurt naturalny. Ale to z bananem jest no dobry. Jogurt naturalny, banan? To nie jest to może być dobry. Bo skoro Oreo się je z mlekiem, to czemuś nie tam masz, aż jogurt nie może. Przepraszam za szelest. 4. To jest po prostu dziecko, które nie może wytrzymać bez utrzymania porządku i przestań już szeleścić. Dobra, ja teraz? Ja jeszcze nie, bo ja... Ja wylosuję. Dużo tego jogurtu. No dobrze, ale wiesz, ile takie to są chłodne. No, żałuję, żałuję. 12. Wiem, Jura brzydko pisze. Nie, ja piszę bardzo ładnie. Wiesz? Tak, ale nie brzydko, bo się nie... Nie, nie się boję.
Teraz tu nie przed. Będzie to takie słodkie i grzybne. Chociaż chleb z miodem. Mamy tutaj trzynasteczkę. Pewnie tego nie widać. Ale... Cóż, trzynasteczka. Lubię miód, ale na pizzy. Ogórki kiszone. Dlaczego? A teraz ja. No Jura, no nie żaremy w trakcie. Dobra. Ja? 9. Chipsy! No nawet jest okej, powiedziałabym. Bo masz takie fajne skłony sobie. Ale ten miód... A moja to nie jest fajna, bo do Oreo nie pasują. Ale nie jest fajnie, tylko gdyby nie miód. Ale miód to nie będzie tak czuła. Mam piąteczkę. Dlaczego ja mam zawsze mieć na drugim kątki? O, wiem co to jest, też posypka. Perełki, które się wysypały, bo ja wyglądam to. Bo jest bardzo fajna. Posypałam. Teraz ja losuję. Dwa. Ja też głosuję. Ale to kartę wyszła. Nie, ja. Nie mam. Dżem ze skrzyniowym. Też do miodu? Co to? To nie jest mój składnik, więc... A to jak wiem. Te 14. Do. Będzie fajnie, tutaj tak o i tutaj ogórki będą z boku. Nie, ty masz mieć wszystkie. Tak? Co to ma banany? Nie ma to jak nakładać. No te nożem mówię. Dobra. Poczekaj, bo nie wiem co zrobić. No to teraz zdecydując składniki. Ale jakoś tak szybko poszło, nie wiem dlaczego. Musimy teraz się powalić. 16. Co to jest 16? Orzeszki. No to nawet nie, bo nie mają takiego bardzo smaku. A ja mam 1. I nie wiem co to jest. Coś tu fajnie pachnie grzybkami. Jest to moje! Gerberosy. Znaczy gerber. Delikatny indyk. Cicho bądź. Pokaż. Pachnie takie mięso. Ale pachnie? Nie, posolone mięso. Teraz ja. Zostały nam dwa. Ale z tymi to taki pasztecik. Fuj, pasztecik są niedobre. Pasztet jest niezdrowy. Chyba, że jest taki dobry, no wiecie. Taki pasztet jest. Taki z kurczaka, takiego niedobrego. 11. Niezdrowy, to jest wszystko. 11. Pasztet. Chociaż położę na tym chlebie, będzie dobrze. O, mój lepiej pachnie. Wygląda na jego. Potwór. Fuj, jak jakiś. Jan. To fajne! Możemy zrobić jednocześnie czarny banik. Tu połączę. O, możemy zrobić! Okej. Okay. Idziemy do piekarnika. No to idę. Nasze pizze już są upieczone i moja wygląda tak, tylko jest pokrojona na kawałki. A moja nie jest pokrojona i... Ojej, jak regulacja. I wygląda tak. I pachnie strasznie, wygląda strasznie. A moja to już w ogóle. Chyba chleb nie tylko zareagowała. W ogóle pachnie taki... A ty moją teraz włączaj. Twój pachnie grzybami, chlebem i paluszkami. Zasmakuję tą z chlebem, z chipsem i z bułą. Z
z jakimś pasztetem i z tym, z orzeszkiem. Teraz mam sam. Samo ciasto? Tak. Jakoś tak bardzo mu rosły, ale nie tam szczegół. A teraz jest, jest rozwalona od tego jogurtu. Dobra, ja już dochodzę do gorąca. Dobra. Już zaczyna się dobrać. To jest takie wilne, takie słodko, spalone, bananowe takie. Sprawdź. A i tak trafiła na ciasto, to jakie musi być? Pachnie mięsem, bo to jest pasztet. Ej, to wszystko, a nie. No ja powiem szczerze, nie jest najgorsza. A, jeszcze ten sok z ogórka trochę. No ja nie jest wcale taka zła. Moja jest fatalna. Miałam szczęście. Taka? Naprawdę? Nie zła. Może nie jest to najlepsza pizza, jaką jadłam, ale jest dobra. Co? No jest dobra, tak. Teraz mam takie mięsko. Naprawdę, wierzcie mi, bo chleb na tym wygląda jak grzanka i to jest naprawdę dobre. Dobra, to jest. Wygląda na dziecko z kiczy. Miam. To jest pyszne. Daj mi spróbować. Proszę, a ja twoją. No, ok. A twoja? Nie jest najgorsza. I tak masz tą fajną część. Ta pizza zalicza się do takich przeciętnych. Polecam chleb na tym. To jest naprawdę dobre. A ja nie polecam niczego z tym moim. O, ja nawet nie zjem tego. Ja liczyłam, to będzie nawet ok, a to jest po prostu... To jest okropne. I w ogóle nie. To... Moja pizza. I próbowałaś mojej? Próbowałam. Taka bananowa... Nie wiem, ale taka niedobra. Ja jeszcze sobie zjem, bo... Może ja dam twojego, dam ci jeszcze kawałek. Naprawdę moja jest dobra. Fajnie, to jest cała długość. Nie, nie polecam. Ja też. Jej, to już było. Ty nic nie zjadłeś, miał być kawałek. Nie wiem, powoli. No jest kawałek. No cały kawałek? No. Nie, ja bym chyba... Cały kawałek jest napisany. Ja bym zemiotowała, serio. Ale ładnie pachnie, moje pachnie. Zobaczcie, nie polecam pianek na takie rzeczy tam tempo. Bo nie lubię tych. I to jest takie też. No i to jest koniec już. Za ten ohydny challenge dziękujemy, że wysłuchaliście nas. Dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało. Jeżeli nie, w dół. I subskrybujcie. I nie polecamy tego challenge. Komentujcie, komentujcie. Bo my bardzo lubimy czytać komentarze. Ja jadę do szpitala, bo ta pizza mnie po prostu... Dobra. Oj, twoja. Nie mam słów. Jeszcze wam pokażemy. Ostatnie tak spojrzenie. Tak wygląda. A bo ja wygląda. Tak. Obiecał. Okropne? Obie są... Znaczy, Mary była okej, okay, a moja była okropna. Moja była dobra, lepsza. Tragedia. Moja była lepsza, ale nie była. Także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i pa pa.